Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek Minecraft. Oczywiście jesteśmy na palionowej, widzowie, witam was serdecznie, ponieważ muszę wam bardzo ważną rzecz pokazać. Jak widzicie, tutaj całe, prawda, osiedle tostowo dalej się rozwija, tam jest nasza wieża, dokończyłem ją, aczkolwiek z góry jeszcze ją trzeba troszkę podreperować, bo nie wygląda ona tak, jak powinna wyglądać w moim, prawda, skromnym, że tak powiem, zdaniu. Ogólnie bardzo ciężko mi się siedzi przy tym komputerze, jakoś dziwnie, nie wiem, jakiś taki zgarbiony jestem, czy nie wiem, co się dzieje. Jak widzicie, dzisiaj byłem u barbera, znaczy w sumie u fryzjera, ale... Powiem u barbera, kreseczka siedzi, bam. No i co? I jest fryzurka fresh. Dobra, słuchajcie, muszę wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz, bo siedziałem sobie i tak sobie budowałem, nudziło mi się. No i poza tym, że tutaj, prawda, że tak powiem, stragany hucznie, że tak powiem, funkcjonują, tak, ja jestem ciekaw, czy tu się cokolwiek sprzedało. Tu chyba tak średnio bym powiedział, wydaje mi się, że jestem na minus na dany moment. Ale uwaga, powstała bardzo fajna rzecz, z tym, że ja nie chcę wam jej na razie pokazać, idę na razie zobaczyć tutaj, bo ona tutaj jest, ja właśnie nie mogę wam jej pokazać, muszę przejść tędy i muszę tu zobaczyć, czy aby na pewno nie ma żadnych pieniędzy. Tak jak myślałem, dalej jesteśmy biedni, widzowie, więc niestety to nie jest dzisiaj nasz dzień, ale uwaga, otworzyłem nowy biznes. Nowy biznes, it's my business, not your business, Minecraft. Dzisiaj będzie, dzisiaj nawet dwa biznesy otworzyłem, patrzcie. Kantor wymiany walut, tutaj będzie można wymienić walutę. Jak już będę miał pieniądze, to będzie mógł ktoś mi dać na przykład diaksy, a ja mu dam zamian za to walutę. Walutę. Więc to jest taki jedna rzecz, a druga to jest sklep z pamiątkami. Tak, widzowie, i pamiątkami są nasze głowy. Nie wiem, po prostu nie miałem pomysłu, okej, okay, nie bijcie. Po prostu to uważam, tu jest taki, wiecie, no takie po prostu głowy. Tu też mam można sobie wziąć głowę jakąś, prawda, z zombiego, czy coś takiego. Tu jest, prawda, Steve, tu jestem ja, Bzyku, Palionowy, Yeti, Dave, Milki. Nie wiem, czy o kimś zapomniałem, jeżeli tak, to dajcie mi znać o kim. O, pająki nie ma, to wiem, że nie ma, ale ja pająki tu już tak dawno nie widziałem, że ten... A, i tu waży tekst. Jeśli chcesz być z nami, wróć do domu z pamiątkami. No i po prostu tak to wygląda. O, ktoś poszedł spać, nie kto inny jak Milkar. Właśnie, ja jej zaraz muszę pokazać ten dom z pamiątkami. Jestem ciekaw, jak ona na to zareaguje, przecież to jest... Znaczy dom, ten sklep z pamiątkami. Nie wiem, to jak dla mnie to w ogóle nie ma prawa funkcjonować. Zbudowałem to, ale kto by chciał kupić głowę? A nie ma innej pamiątki, nie da się innej pamiątki zrobić w Minecrafcie. Jeżeli macie jakiś pomysł, jaka to może być pamiątka, dajcie znać, ale innej pamiątki? Szczerze, nie mam pojęcia, jaką inną może było zrobić. Aczkolwiek kantor wymiany walut uważam, że git. Tu taki dolarek, bo to będzie spoko, wydaje mi się. Jak ktoś coś będzie chciał wymienić ciekawego. Dobra, idę po Milki, z nią pogadam. Będzie raźniej, ciekawiej, zobaczymy. Może dojdziemy do jakiegoś wspólnego konsensusu i innych takich. Dlaczego ta głowa jest taka szeroka? Jako jedyna. Słuchajcie, muszę to zerknąć. Muszę, tutaj jest jakaś... Dobra, ktoś zrobił tajną bazę w głowie posągu. Dobra, nieważne, jestem w 100% przekonany, że to jest Marek. Ale dobra, okej, okay, o kurde, jak to z tyłu się zmieniło, ja tego nie widziałem. Nie, dobra, to tu Emilia widzę, ten osiedlowy architekt działa. No, patrzcie, jak to wygląda pięknie, ten golem tutaj, wśród tych drzew. Niesamowita prezentacja tutaj, że tak powiem, się kryje. Dobra, uwaga, wchodzę jak do siebie, bo to przecież mój dom. Wchodzimy na górę. Oj, tak, tutaj prosiaki leżą, widzowie, tu prosiaki leżą. Halo! Aaaa, no szalałeś, co śpiewiesz, jaki miałeś ciężki dzień. Jaki miałeś ciężki dzień? Co się takiego działo ciężkiego dzisiaj? Wiesz, ja budowałam stare popaczki, które zbudowane. No widzę, ja właśnie. Ja ręce boli po prostu, mam odciski od łopaty, rozumiesz? No dawaj, idziemy spać. Trochę mi wysają nogi. Nie, troszkę głowa. Nie trafiłaś do łóżka, no. Znaczy, to nawet nie jest łóżko, ty tutaj masz, kurczę, śpiwór rozłożony. Śpiwór, to jest po prostu... To jest śpiwór. Nowoczesne łóżko. Nie kłam, to jest śpiwór. No dobra, to jest śpiwór, bo nie jest to łóżko. Dobra, chodź, muszę ci coś pokazać. A, zobacz, jak to zagospodarowany strych jest. Oczywiście. Fatalnie. Chodź. Co tu są za rzeczy? To muszę zabrać ze sobą koniecznie. Excuse me, co ty mi... Czemu bo mi takie rzeczy, szereg? Takie rzeczy są... Oszalałeś, takie rzeczy zostały skradzione, to wszystko trzeba... To wszystko trzeba kupić, zapraszam. No eje. Zapraszam, ja ci zaraz pokażę. Ja ci zaraz pokażę, gdzie można takie rzeczy kupić. Co to znaczy kupić? No bo tu jest waluta, tu jest biznes, się kręci. Tam jesteś waluta. No... Ja nie dostałam pozwolenia na przykład na mój biznes, nie? No, ja na przykład nie dostałem wynagrodzenia za jego założenie jeszcze. Po prostu czekam na spotkanie. Po prostu burmistrz ma dużo na głowie, tak? Mhm. Czemu ty masz jakąś? Co ty masz za czapkę? Nie wiem, ja nie chcę, nie mogę jej zdjąć. Ej, to samo się działo kiedyś, pamiętasz?
Też miałeś tą tak, czapkę i nie potrafiłaś jej ściągnąć. Nie umiem jej dalej ściągnąć. Dobra, to kurde, to jest tiara przydziału, przydzieliła cię do czarownic. No, trudno. Jesteś wiedźmą. Excuse me? Nie, nie jestem wiedźmą. Nie jesteś wiedźmą. Dobra, to... Nie. Dobra, wrzucamy cię do nie wody, jak przeżyjesz, znaczy, że jesteś wiedźmą. A jak zginiesz, dobra, to znaczy, że nią nie byłaś. Dobra. Zobaczymy. Dobra, chodź, chodź, idę, musimy ci, muszę ci... Pa, widziałeś mój, ten? Ten. Targ? Targ? No, byłam obok, ale nie byłam w nim. Fajne. Fajne, no. Fajne, dobra, to ty fajne, mi tak komplementuj, dalej się napiję herbatki. Dobra. Fajne, fajne. Tutaj widzę, że wieśmiaki. Wieśmaki, no. Wieśmaki, jestem taka głodna. Ej, dobra. W porządku, jak dzisiaj zamówię maka. Rano jadą, ale to na śniadanie. Więc myślisz, że to będzie jakiś problem, jak zamówię teraz sobie wieśmak? A ile jest na wadze? I dlaczego jeszcze nie ma dwóch... 48. Ile? 148? 48! Ziemniak jest wspaniały. To jest ten, udeczki tu są, okej. Okay. Tak, tak, a czemu tak tutaj nic nie ma w różowym? No bo tu jeszcze nie jest zagospodarowane, ale właśnie, ja mam pod wynajem niektóre, nie? Można sobie wynająć. Ale to nie jest najważniejsze, chciałem ci pokazać akurat tutaj. Tu możesz kupić sobie głowy, zapraszam. Co to jest za sklep z głowami? Sklep z pamiątkami. Tam są tabliczki z drugiej strony, przyjrzyj sobie, co jest z tej strony napisane, tabliczka. Ja przeczytałam zupełnie coś innego niż powinnam, ja nie mogę, dobra. Jeśli chcesz być z nami, wróć do domu z pamiątkami. Wow, ale chwytliwe hasło reklamowe. No, widzisz? Super. Dobra. Tu jest Jackie, teraz jak potrzebujesz tych trzech produktów, tutaj, tych trzech, to możesz je kupić. Akurat są na stanie. No ciekawe, że są na stanie. Za ile w takim razie? Za... za jedną głowę, dwa zielone. No chciałam ci powiedzieć, że nawet nie mam żadnego zielonego, bo jeszcze no to nie jesteś nic w filmie. Proszę opuścić ten sklep, jak nie jesteś w stanie tu nic kupić, to co mi zawracasz gitarę. Bo cię poniosło, koleżanko! Złodziejka, dobra, kurde, ale cię teraz wyjaśniam. Dobra, dobra, naciągam cięciwe, leci strzała, leci strzała, leci strzała. Leci strzała, oddaj tą głowę, oddaj tą głowę. Nie zauważysz. Oddaj tą głowę. Ała. Oddaj tą głowę. Dobra, jeszcze jeden cios i leżysz. Mam rodzinę do wykarmienia, mam rodzinę. Co masz do rodzinę do wykarmienia. Proszę cię. Nie masz rodziny, nie kłam. Ja nie kłamię. Odłóż tą głowę, złodziej. Nie. Złodziej. Pisz jak Dream. No ale Dream nie umiera. A, dobra, poddaję się, dobra, jest, mam dwa seruszka, okej, poddaję się. Dobra, proszę oddać. I dodłożyć. Odłóż. Dobra, odkładam. Idź i nie grzesz więcej. Ale to ja, no proszę, padaj. To się kieszonki samo wsunę, dobra, rozumiem. Kantor wymiany walut. Co to znaczy kantor wymiany walut? Możemy ci coś wymienić. Widziałem! Dobra, ale kurde, co? Niszczę cię. Niszczę cię. Chodź tu. Oddaj tą głowę. Oddaj głowę Paliona. Oddaj głowę Paliona. Zaraz ci prasnę. Nie mam go. Dobra. Dawam! Jezu, jak się straszyłam. Nie umieram. No patrz, nie miałam jej. Wiem, jak ją postawiłeś przecież. Dobra, odstawiam ją na półkę. Itemy tu czekają do odbioru. Dobra, możesz kupić jakąś rzecz, jak chcesz. No ja nie mam nawet z czego. No to już możemy stąd iść w takim razie. Nie masz nic do zaoferowania. W takiej sytuacji. Widzę co robisz. Ale po prostu oglądam pamiątki. I od kiedy nie można sobie oglądać pamiątek? No to jest kwestia, nie mam. Wiesz co, ja pracowałem kiedyś na pamiątkach. Sprzedawałem pamiątki w Wiśle. Jeżeli ktoś wie, gdzie jest Wisła. Ja wiem. I też tam kradli. Ja nie wiem, co ci chodzi. Ej, ukradł ci ktoś kiedyś ze sklepu? No. Tak? Policja była wzywana nawet, no. Serio? No. Ale to ciekawa historia, to mogę powiedzieć. Było tak, że ukradł ze sklepu. Została wezwana policja. I on się pruł, że on nie ukradł, Przeszukali go. I okazało się, że ukradł więcej niż mu zarzucali, że ukradł. Kurde. Ej, tu jest twój kilo jeszcze. Bo zamiast się przyznać i jakby oddać to, co ukradł, to znaleźli u niego więcej i okazało się, że więcej mu zarzucali. Kurde. Dobra, to jest... Dobra, ty nie umiesz latać przecież. Dobra,
Dobra. Kruszki, okruszki. Jesteś właśnie wyjaśniana tak jak ten ziomeczek, który tam kradł? Ja nie wiem, o co ci chodzi, czy co? Ja już tu, że tak powiem, nacelowuję. Masz farta, że miał strzał, bym strzelał. Kurde. O nie, ile masz fajerwerek? Bardzo dużo. Tak. Auć. Skupienie. Się rozbijesz. A nie. Czy ty nie umiesz tym latać? Nie wiem, co robię. Nie! Kurde. No kurde. No co jest? Gdzie jesteś? Nie ma mnie. Dobra, od dzisiaj masz ten. Dziś jesteś złodziejem. Nie jestem złodziejem. Okradłaś mnie. To, nie okradam cię. Widzowie cię wyjaśnią. Ja już sprawdzam. Ała, kurde. Dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Ała, no przecież nie ma żadnych itemów twoich. No faktycznie wszystko wróciło na miejsce. No kurde. Proszę opuścić ten lokal. Za przejścia tajemnicze. Tu nie można. Ty nie widzisz tabliczki, jaka tu jest napisana? Ale ja nie weszłam tym wejściem, przepraszam bardzo, ja sobie. Kurde, ale kto wchodzi za ladę? Zobacz, co tu jest napisane. Wejście tylko dla personelu targu na Palionowie. Jesteś personelem targu? Personelem? Ty zdecydowanie i kategorycznie personelem nie jesteś. Więc proszę wrócić z powrotem do swoich obowiązków na osiedle Tostowo dalej, wypełniać swoje obowiązki architekta. Dobra, to tyle. Ja chciałem w sumie twoją reakcję na ten mój sklep z planetkami. No widzę, że fajne, bo starałeś się mnie okraść dzisiaj 4 razy. Więc to by było na tyle, widzowie, w dzisiejszym odcinku. Wieża tutaj będzie dokończona. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnym filmie. Pozdrawiam, elu! Pa.